Dzień dobry Państwu. Jeszcze dwa słówka przed rozpoczęciem. Ja nazywam się Grzegorz Kulpa i odpowiadam za promocję i technikalia organizacyjne tego spotkania. Prosimy Państwa o chwileczkę cierpliwości. Czekamy jeszcze na ostatnich uczestników i zaczniemy dokładnie ze 2 minutki po godzinie 12, kiedy to przekażemy głos Przemkowi. Także życzę miłego oglądania. Po prawej wkleję jeszcze link do ankiety. Gdyby Państwo zechcieli zostawić jakieś opinie na temat naszych webinarów, bylibyśmy bardzo rad. I zaczynamy za chwileczkę. I jeszcze minutka. Przemek jest gotowy, jeszcze 0,5 minutki i zaczynamy. Przemku, możemy zaczynać. Okej. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarium. Dziś opowiemy o innej aplikacji dedykowanej dla gogli rzeczywistości mieszanej HoloLens 2. Ja nazywam się Przemysław Szlaski i jestem konsultantem Microsoft Dynamics w firmie Anegis. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o aplikacji Dynamics 365 Guides dla HoloLens. Zapraszam serdecznie. Na początek przypomnimy sobie, o czym mówiliśmy na naszym poprzednim webinarium w kontekście Remote Assist oraz gogli HoloLens i rzeczywistości mieszanej. Następnie przedstawię i wyjaśnię, czym jest i jak działa aplikacja Microsoft Guides. Później omówię, jak obsługiwać guidesy przy pomocy HoloLens oraz komputera stacjonarnego i zastanowimy się nad jakimiś przykładami ich zastosowania. Następnie zaprezentujemy wideo z naszą propozycją zastosowania urządzenia i aplikacji w firmie w celach instruktażowych. Potem na przykładzie krótkiej historii poznamy firmy i organizacje, które już dziś wykorzystują technologię HoloLens w połączeniu z Microsoft Guides w praktyce. Po prezentacji naszych case studies będziemy mieli czas na pytania, które urodzą się podczas naszej sesji dotyczące Remote Assist, czyli tak zwany Q&A. Tak, więc na wcześniejszych webinariach skupiliśmy się na aplikacji Remote Assist. Aplikacja jest dedykowana dla urządzeń mobilnych oraz dla HoloLens 2. Przypomnijmy pokrótce, że apka umożliwia nam połączenie się z użytkownikiem Microsoft Teams w czasie rzeczywistym i udostępnienie mu widok ze swojego urządzenia. Rozmowa może być prowadzona z osobą z naszej organizacji lub też połączenie może odbywać się z użytkownikiem zewnętrznym za pośrednictwem linku wygenerowanego w Dynamics 365. Nasz rozmówca ma możliwość udzielania nam wskazówek w czasie rzeczywistym lub nawet rysowania też instrukcji na obrazie udostępnionym przez użytkownika. Warto zauważyć, że aplikacja Remote Assist jest w pełni kompatybilna z usługą Dynamics 365 Field Service. No właśnie, a co zrobić, kiedy w danym momencie nie ma specjalisty, z którym można by odbyć połączenie? Microsoft stworzył rozwiązanie dla właśnie takich sytuacji. Obejrzyjmy promo. Modern businesses need to constantly innovate, recalibrate, and optimize to stay competitive. Dynamics 365 Guides uses mixed reality to help workers adapt to complex scenarios in daily operations, from training to assembly,
to service and repair. Step-by-step instructions are easily written on PC, and then holographic parts and icons are simply picked up and placed on the machine where the work happens. Novice and experienced employees can both learn and adapt quickly while doing their tasks. The instructions move with the employees, pointing them to the tools and parts they need, showing them exactly where they need to apply them. And with easy-to-author branching, managers can account for all the variables and changing conditions of their operation, allowing employees to get up to speed faster, follow the right procedures with fewer errors, and more confidence. Managers can also leverage Guides Insights to combine the data generated from doing the work with transactional data, driving optimizations and continuous improvement faster than ever before. All of this is connected to the cloud, so instructions are always up to date, allowing your employees and your business to adapt at the speed of change. W takim razie, Microsoft Dynamics 365 Guides to aplikacja rzeczywistości mieszanej dla Microsoft HoloLens, która pomaga operatorom uczyć się podczas wykonywania swojej pracy w zwykłym przepływie procesowym. Aplikacja dostarcza holograficzne instrukcje, kiedy i gdzie są potrzebne. Te karty instruktażowe są wizualnie powiązane z miejscem, w którym praca jest wykonywana i mogą zawierać obrazy, filmy i modele holograficzne 3D. Operatorzy dokładnie wiedzą, co i gdzie należy zrobić, jak wykonać pracę, dzięki czemu mogą pracować szybciej, precyzyjniej i z mniejszą liczbą błędów. Do samej obsługi Dynamics 365 Guides nie są potrzebne specjalistyczne umiejętności tworzenia modeli 3D, czy też umiejętności programowania. Tworzenie instrukcji rozpoczyna się od aplikacji na komputerze PC lub laptopie, gdzie tworzony jest przewodnik składający się z tekstowej instrukcji krok po kroku. Dodawane są też obrazy, filmy i hologramy 3D. Po utworzeniu takiego przewodnika na komputerze stacjonarnym, architekt używa aplikacji na urządzeniu HoloLens, aby połączyć karty z instrukcjami i hologramy z fizycznym obrazem roboczym, podnosząc je i przenosząc w odpowiednie miejsca. Architekt ma do dyspozycji domyślną bibliotekę hologramów 3D, która jest dostępna domyślnie w aplikacji. Można oczywiście zaimportować własne, niestandardowe modele 3D, dzięki którym nasza instrukcja będzie znacznie lepiej dopasowana do potrzeb naszego przedsiębiorstwa. Dynamics Guides prezentuje te instrukcje bezpośrednio, a do obsługi aplikacji nie trzeba używać rąk. Instrukcje prowadzą pracownika przez kolejne kroki procesu, niezależnie od tego, czy pracownicy wykonują jakieś bardziej złożone procedury, czy też szkolą się poza linią produkcyjną. Operatorzy sterują interfejsem przy pomocy wzroku. Po skończeniu kroku, który jest opisany na karcie, wystarczy, że operator spojrzy na strzałkę umiejscowioną z boku tejże instrukcji, aby przejść do następnego kroku. W ten sposób operator ma wolne obie dłonie i nie musi przerywać pracy, aby przejść na następną stronę, klikać. Karty instrukcji podążają za operatorem podczas poruszania się wokół miejsca, gdzie cały proces jest wykonywany, więc operator tak jakby nie musi nic nigdzie przewijać. Jednak operator ma też możliwość przyczepić te karty w jednym miejscu, tak aby pozostawały w wygodnym dla niego miejscu. Hologramy wskazują narzędzia i części, których potrzebuje operator, no i pokazuje dokładnie, gdzie i jak ich używać. No to rozwiązanie jest bardzo wygodne i proste w użyciu. Także pomaga skrócić czas zastanawiania się nad kolejnym krokiem, no i minimalizuje błędy i potrzebę polegania na opiekunie, czy też mentorze. Jak widzimy, aplikacja jest bardzo pomocna, kiedy na przykład szkolimy nowych pracowników albo planujemy zmianę w jakimś procesie w naszej firmie.
Aplikacja może również służyć jako zwykła instrukcja obsługi dla jakichś bardziej skomplikowanych maszyn. Co więcej, aplikacja Guides łączy się z usługami Power BI, więc menedżerowie mogą używać pulpitów nawigacyjnych Power BI-a do przeglądania szczegółowych danych o tym, jak procesy działają dla ich pracowników i ile czasu zajmuje przejście konkretnego kroku lub całego guidesa. Korzystając z tych danych, mogą oni stale analizować i ulepszać procesy w firmie bez konieczności prowadzenia kosztownych badań. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Welcome to Dynamics 365 Guides, a mixed reality application that enables workers to learn while they accomplish their tasks using Microsoft HoloLens. Guides provide step-by-step holographic instruction cards. These cards, which are visually tethered to specific work areas, show workers what needs to be done where, so they can get the job done faster and with fewer errors. To create a guide's author starts with a PC. They use the PC to create and structure the guide, set an anchoring method for the holograms, write the tasks and steps, and assign media or 3D models to support the steps. Next, the author uses the guide's HoloLens app to test the flow of the guide and place the holograms in the real-world environment. Whether working on the PC or the HoloLens, all content is saved securely in the cloud. When the guide is ready, an operator uses it to learn while doing their work. After workers have had the chance to use the guide for a while, managers use Power BI dashboards to analyze the data. For example, which step of a guide takes the most time? How long does it take to run the guide? Then authors can use these insights to refine guides and improve processes. With Dynamics 365 Guides, you can create a virtuous cycle for your business. As authors create guides, operators use guides to accomplish tasks, managers analyze guide usage, and authors refine guides to improve processes. For more information on authoring, operating, or analyzing guides, check out these great videos and our in-depth documentation. Dobrze. My również przygotowaliśmy prezentację wideo, na której zobaczymy, jak w praktyce wygląda proces składania robotów wspomagany przez Guides. Na prezentacji zobaczymy, jak aplikacja działa z punktu widzenia operatora i dowiemy się dokładnie, jak wygląda praca z aplikacją Guides i urządzeniem HoloLens 2. Serdecznie zapraszam. Kod QR znajduje się na spodzie wieka, punktu, w którym zapakowany jest robot. Ustaw pokrywę poziomo na stole przed sobą i zeskanuj kod QR. To musi być to. OK. Witaj użytkowniku, użytkowniczko. Przed tobą instrukcja, która krok po kroku pomoże ci złożenie robota dowód. Dobrze.
Przed pierwszym rozpakowaniem warto robić zdjęcie spakowanego robota i jego komponentów. W zestawie jest wiele elementów, a wszystko jest tak ułożone, że pasuje do siebie jak puzzle. Więc spakowanie tego z powrotem z pamięci może zająć niepotrzebnie dużo czasu. Jeśli nie masz aparatu przy sobie, to kontynuuj. Niestety nie mam aparatu przy sobie. Jeśli nie masz aparatu, załączamy domyślnie ujęcia od nas. Wszak nie każdy ma zawsze przy sobie telefon z aparatem. To prawda. Dobrze. To wygląda w sumie jak to. Dobrze. Idźmy dalej. Rozpakuj zawartość pudełka. Ostrożnie ułóż komponenty na stole przed sobą, aby mieć do nich łatwy i szybki dostęp. Porządek pomoże się nie zgubić podczas montażu. Aha, tutaj mam to rozpakować, jak rozumiem. Myślę, że to już mogę zabrać. No dobrze. Musimy się rozpakowywać w takim razie. Nic nie robię, bardzo ciężki. Oj. No dobra. Ostrożnie wyjmij samego robota i ustaw go przed sobą tak, aby mieć łatwy dostęp do bocznego panelu robota. Tego panelu, tak? Ok, to musi być to. Włożymy to pudełko, pewnie nie będzie nam już potrzebne. Trzeba go dobrze ustawić. No dobra. Myślę, że w tą stronę będzie w porządku. Teraz przejdźmy do montażu. Wśród komponentów, które znajdowały się w pudełku, odnajdź takie szczypce. No dobrze. Zacznijmy od folii bąbelkowej. O! Coś mi się wydają. Czy to jest to, czego szukamy? No dobrze, mam ją. Szczypce montujemy w ramieniu robota poprzez wsunięcie sześciennej końcówki w odpowiadający otwór w ramieniu robota. Sześciennej końcówki, rozumiem, że to jest to. Ok, to wygląda jakby miało być tutaj w takim razie. No dobra. No dobra, weszło. Umieszczone szczypce usztywniamy przy pomocy pokrętła pod spodem. Pokrętło lekko dokręcamy. Ok, to jest to w prawo. Jak miło. Dobrze. Szczypce zostały umieszczone w ramieniu robota. Teraz trzeba je do niego podłączyć. W tym celu należy podłączyć czteropinową wtyczkę od szczypiec, oznaczoną jako GP3, podłączyć do gniazda w ramieniu robota, oznaczonego jako 1. Ok. Wygląda jak wtyczka. GP3. Czyli jako 1. O, dziękuję bardzo. W sumie faktycznie. OK. Przeskoczyło do tyłu. Szczypce zostały poprawnie zamontowane. Teraz zajmiemy się montażem pompki ciśnieniowej. Pompka ciśnieniowa powinna znajdować się w tym pudełku co szczypce. Urządzenie wygląda tak. OK.
Zobaczmy. Pomaga ciśnieniu, może będzie tu. Ok, to wygląda jak pomaga ciśnieniu. Tak mi się wydaje. Chodźmy dalej. Najpierw należy połączyć gumowy przewód do zamontowanych już szczypiec. Przewód należy wcisnąć na srebrną kalamitkę znajdującą się na szczypcach. Srebrną kalamitkę, no to to jest srebrna kalamitka. Faktycznie. Spróbujmy zrobić to tak. Mogę podnieść wizję, żeby lepiej widzieć. Okay. No dobra, weszło. Wróćmy do instrukcji w takim razie. Okay. Po zamontowaniu przewodu z ciśnieniem należy podłączyć pompkę do robota za pomocą przewodów czteropinowego SW1 i dwupinowego GP1. Przesunąć troszeczkę instrukcję. OK. To są te przewody. OK, ale może dalej. A, faktycznie, przewody należy podłączyć na panelu robota znajdującym się z boku. Przewody trzeba podłączyć zgodnie z tabelą znajdującym się obok gniazd. Kolejno do gniazda GP1 i SW1 w ten sposób. OK. No dokładnie, tak to wygląda. Więc w takim razie czteropinówka idzie do lewego, tak jak jest tu napisane. Może troszkę ryk. I dwupinówka idzie do tego drugiego. OK. Dobra. Idźmy dalej. W ten sposób pompka do szczypiec została poprawnie zamontowana. Kolejnym krokiem będzie podłączenie zasilania. OK. Do podłączenia zasilania potrzebny będzie przewód zasilający. Znajduje się on w takim pudełku. Takie pudełko. To to? Tak, to to. OK. A, trzeba zasilać jeszcze. Słuchajcie, OK. Wejście zasilania znajduje się w bocznym panelu robota pod wtyczkami, gdzie podłączana była pompka. No tak, faktycznie. Mamy tu takie wejście. Cyk. Kabel zasilający wkładamy do gniazda. A teraz robot jest gotowy do pracy. W kolejnych krokach sprawdzamy, czy robot działa i czy ma grane jakieś zadania. Dobra. Trzymamy go pod prądem. Zobaczmy dalej w takim razie. Najpierw należy zabezpieczyć przestrzeń wokół robota. Po uruchomieniu może zacząć się ruszać i zahaczyć ramieniem o obiekty znajdujące się wokoło. Aha, czyli sprzątamy troszeczkę. Dobrze. Czyśmy przestrzeń wokół robota. Dobra, przestrzeń zabezpieczona. Aby włączyć robota, należy nacisnąć przycisk zasilania znajdujący się na podstawie. Faktycznie, jaka ładna rączka.
Okej, włączamy. Oj. Okej. W tym momencie robot uruchomi się i zacznie się automatycznie kalibrować. Głośne piknięcie oznacza, że robot jest gotowy do pracy. Faktycznie było głośne piknięcie. Co dalej? Aby zainicjować program, należy nacisnąć przycisk Key znajdujący się na panelu bocznym. Po tym robot zainicjuje zapisane w jego pamięci kroki. Jeśli nie jesteś pewny, jak robot się zachowa, bądź gotowości, aby odłączyć robota od zasilania. OK. Przycisk Key. O! Znowu pomocna ruczka. Faktycznie jest przycisk Key. No to włączamy. Oj. Wybornie. Zainicjował. Dobrze. Co dalej? Gratulacje. Udało Ci się ukończyć szkolenie ze składania robotów. W kolejnym etapie nauczysz się, jak programować kroki dla robota. Jak rozumiem, to wszystko. Super. Było nawet łatwo. Dobrze, że mamy gajdy, bo bez tego mogło być średnio. Naprawdę fajna przygoda. Naprawdę fajny program, który bardzo pomaga w przyspieszeniu szkoleń nowych pracowników. Jak widzimy, Microsoft Guides są świetnym przyjacielem dla nowych pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w naszej firmie. Dzięki aplikacji mogą oni szybciej się wdrażać i zapoznawać z zasadami działania sprzętu. Guides może zostać ich mentorem, który przeprowadzi ich przez trudny okres początkowych szkoleń w naszej firmie. Guidesy tak naprawdę już dzisiaj są używane przez firmy na całym świecie. Na przykład w szpitalach. Tak, w szpitalu, a dokładnie w szpitalu Shiba w Izraelu. Poznajmy ich historię i zobaczymy, w jaki sposób HoloLensy i Guidesy pomagają medykom w tych tak naprawdę trudnych dla nas wszystkich czasach pandemii COVID-19. In the COVID-19 pandemic, the whole world learned a very, very sad lesson. The sad lesson is that in those high demanding events where we have a crucial need of lots of health professionals in a specific environment, in this case, intensive care, ventilators, we never have enough people. Messer here at Shiba is out there for almost 20 years as an internationally known simulation center. So when it comes to those events like COVID, the main task that we were dealing with was task shifting. So guides, the idea would be that every single device in the healthcare system would be eventually accompanied with a tutorial. No manuals, no internet sites, whatever. A tutorial in the Azure, somewhere in the cloud. And this is the way we used it here at Shiba. It's very beneficial to use guides in this kind of times, because if you know that tomorrow you have to go to the ICU and it's your first shift there and you don't know what to do and you don't have time and maybe you're afraid to say that you don't know how to operate a device, it's easy, you can use guides and learn by yourself how to do it. למשל, אני כמדריכה או כמטמיעה לא צריכה כל הזמן להיות שם on it all the time, כאילו כל רגע. היא יכולה לבצע את זה בעצמה, ואז אחר כך אפילו לשאול שאלות ולחזור אליי, אבל אז זה אומר שאני יכולה לעשות, אני כמדריכה למשל, אני יכולה לעשות עוד דברים מחוץ מזה שהיא מתרגלת. Here at Shiba, we are the first to have the guide in a context of a simulation center. We took about 60 biotechnologists
who are not stationed in intensive care environment, we taught them with the guides. And if the guide is good enough in 20 minutes, they feel fine about going into the field and operate a device that they've not done before. One of the ICU nurses in MSR, she was blown away. She said, it works on all of my senses. It's so much easier to learn this way. להכניס את הטכנולוגיה לתוך העולם הזה, זה משהו שהוא must be. זה לא איזה תוסף, זה לא איזה רשות. זה משהו שאם אנחנו נעבוד עם זה ביחד, אנחנו נצליח להציל מטופלים נכון יותר. וטוב יותר עם פחות נזקים. Today, I think the whole world is humbled with the fact that the civilian, you know, infectious disease crisis is something that unites the world. It's something that we can really improve our ability to do task shifting, mass task shifting. That you need interventional platforms, educational interventional platforms that could actually do it fast, do it good. And I think that's the big potential here. Jak widzimy, Google HoloLens 2 i Microsoft Guides są świetną inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa. Pomagają pracownikom lepiej dostosować się do zmian zachodzących w firmie. Dzięki szczegółowym instrukcjom pracownicy krok po kroku uczą się, jak używać nowych narzędzi i części w rzeczywistych sytuacjach w pracy. Dzięki Guides i HoloLens możemy zmniejszyć liczbę błędów występujących podczas wykonywania pracy, niezależnie od tego, czy pracownik wykonuje zadanie pierwszy raz, czy też jest to jakieś zadanie, które bardzo często powtarza się podczas przepływu procesu i to nie jest tak naprawdę pierwszy raz, kiedy pracownik je wykonuje. Co więcej, pracownicy korzystający z Guidesów są o wiele mniej obciążeni stresowo, ponieważ aplikacja prowadzi ich przez kolejne etapy ich pracy, nie są oni obciążeni obawą, że coś im się nie uda lub że coś zepsują. Wiąże się to również z poprawą ich bezpieczeństwa podczas ich pracy. Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniałem, menedżerowie mogą przy pomocy Guidesów, które łączą się z Power BI-em, zbierać dane odnośnie procesów wykonanych za pośrednictwem Guidesów. Na przykład czas wykonania poszczególnych kroków przewodnika, co w dalszym etapie może przełożyć się na szybkie usprawnianie procesu i na przykład eliminację jakichś wąskich gardeł, które w nim występują. Co za tym idzie, aplikacja i urządzenie HoloLens 2 jest świetnym rozwiązaniem do przeprowadzania audytów w czasie rzeczywistym podczas codziennego wykonywania procesów przez operatorów HoloLensów i Guidesów. Dalej, możemy dodatkowo rozszerzyć możliwość Guidesów poprzez przypisanie poszczególnych instrukcji do zleceń pracy w aplikacji Field Service. Dedykowana zakładka Field Service w aplikacji HoloLens uruchamia dowolny przypisany do zlecenia przewodnik. I to tak naprawdę wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Tak, technologia hologramów i rzeczywistości mieszanej rozwija się niezwykle dynamicznie. I patrząc przez pryzmat przykładów, które widzieliśmy podczas naszych webinarów, jestem bardzo ciekawy tak naprawdę, jak ta technologia będzie wyglądała za 10 lat na przykład. Być może któryś z przyszłych wersji HoloLens będzie tak naprawdę wielkości moich okularów i będziemy z nich korzystać podczas wykonywania codziennych obowiązków, jakiegoś odkurzania albo prac innych w domu. No bo tak naprawdę, kto by na przykład pomyślał, że coś takiego jak smartfon będzie kiedyś tak naprawdę mobilnym komputerem stacjonarnym z funkcją telefonu i aparatu fotograficznego, karty bankowej, no wszystkich rzeczy, które tak naprawdę mamy w komputerach.
Tak. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w sesji i zapraszam do naszej sesji Q&A, w której chętnie odpowiem na pytania dotyczące naszego webinaru. Dziękujemy bardzo, Przemku. Jak patrzę na sesję? Tak, pojawiło się pytanie od Eweliny. Dzień dobry. Mam dwa pytania. Jakie dokładnie umiejętności powinien mieć architekt budujący wirtualny przewodnik? Jak? To może zatrzymamy się po tym pierwszym pytaniu. Dobrze. Zacznę odpowiedzieć na pytanie. Panie Wejno, przede wszystkim dziękuję za pytanie. Jakie umiejętności? Przede wszystkim umiejętności, tak zażartuję sobie, obsługi komputera. Wirtualny przewodnik jest tworzony na aplikacji na komputerze. Grzechu, czy dalej widać mój obraz? Tak, tak, widać obraz od ciebie. Proszę bardzo. Aplikacja Dynamics Guides jest instalowana na komputerze. Wystarczy ją tak naprawdę uruchomić i już momencik, dostać, zalogować się za pośrednictwem aplikacji nasze środowisko Dynamics. Tak wygląda aplikacja. I oczywiście jest po angielsku, nie ma wersji polskiej. I zaczynamy od stworzenia przewodnika. Nazywamy instrukcję. I tak, na początek musimy ustawić kotwicę. Jest to, jak było widać na prezentacji, jest to kod QR, który jest, nie mam tych kodów przy sobie, który jest drukowany. I ten kod QR, który zeskanujemy, jest tak jakby takim taką no właśnie kotwicą dla wszystkich hologramów, które ustawimy w koło. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli przesuniemy ten kod QR, który zeskanowaliśmy, razem z nim przesuną się wszystkie obrazy. Taki kod QR możemy na przykład nadać w postaci nalepki na przykład na ramieniu robota, prawda? Żebyśmy zawsze wiedzieli, że on będzie w tym miejscu i nikt go nam nie przesunie. I tak naprawdę cały proces tworzenia instrukcji na komputerze PC jest tak naprawdę, aplikacja prowadzi nas po kolei. Co trzeba zrobić? Więc tak jak mówiłem, tutaj na początku ustalamy kod QR, który jest naszą kotwicą i później na outline'ie mamy kolejne stepy, które możemy sobie dodawać i dalej rozszerzać je na kolejne taski. To tutaj jest tak naprawdę kwestia opisania i w tych stepach opisujemy, co trzeba zrobić. I aplikacja oferuje nam domyślny zestaw modeli 3D, które dodajemy. To są modele, które chcemy użyć w naszym konkretnym kroku. Mogą to być jakieś strzałki, mogą to być jakieś obrazki, mogą to być właśnie dłonie, które widzimy, mogą być to numery, mogą być to symbole, czy też jakieś sześciany. Mogą to być też oczywiście jakieś zdjęcia 3D. To są zdjęcia, które widzieliśmy w prezentacyjnym wideo. I każdy kolejny krok tak tworzymy. Możemy oczywiście, tak jak też wspomniałem na prezentacji, dodać jakieś modele 3D nasze. No i tutaj tak faktycznie do tworzenia modeli 3D, takich już customowych naszych, jakichś, które chcemy my stworzyć, potrzebna byłaby jakaś osoba, która by takie modele umiałaby tworzyć. No i po stworzeniu tak naprawdę całej instrukcji, tak naprawdę na PC-cie tworzymy model instrukcji, na HoloLensach łączymy się na aplikacji Guides i umieszczamy te, tak jak widzieliśmy na prezentacji na filmie, umieszczamy te karty i strzałki w miejscu pracy, no i które one prowadzą przez kolejne kroki tak naprawdę. Więc troszkę się może rozgadałem za dużo. Więc tak, mam nadzieję, że to była
Tak, Przemku, bardzo. Jakie dokładnie umiejętności powinna mieć przewodnik? Jak wygląda używanie HoloLens w terenie? Czy jest konieczne do prawidłowego działania? Co jest konieczne do prawidłowego działania? Tak. Jak wygląda używanie w terenie? Rozumiem, że chodzi o używanie poza budynkiem, na zewnątrz. Jeżeli mam być szczery, nie testowałem urządzenia na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu. Jednakże, jeżeli chodzi o sytuację, kiedy stosujemy go w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, to lensy, to może być niewidoczne na prezentacji, mają tutaj takie kamerki po bokach. One skanują obszar, który przed sobą widzimy. I tak jakby odnoszą się do niego. Tak jakby one są świadome otaczającego nas terenu, prawda? Przepraszam, że cię przerwę. Mógłbyś pokazać jeszcze raz te okularki, bo ja dałem ci teraz na pełny ekran. Proszę cię. Tutaj, o, moment. Tutaj po bokach są wizjery, które skanują otoczenie, które widzimy. One skanują je w mniej więcej kącie trochę większym niż 180 stopni. Po środku jest kamera oczywiście do nagrywania. Lensy, tak jak może Państwo widzieli, można używać z okularami. Wizjer jest podnoszony. Głośność jest regulowana przyciskami, które tutaj są. I oczywiście też można tutaj drugim przyciskiem zwiększać i zmniejszać jasność. Więc tak, mam nadzieję, że to odpowiada. Co jest konieczne do prawidłowego działania? Jeszcze starałem się jak wyczerpać tutaj temat. Potrzebują oczywiście też środowiska Dynamics 365, na którym tak naprawdę bazuje cały guides. I tak, i to chyba wszystko. Jeżeli oczywiście jakieś jeszcze dodatkowe wątpliwości w tym, co mówiłem, się pojawiły, to zapraszam śmiało do pytania. Bardzo, Przemku, dziękujemy. Patrzymy, mamy jeszcze 2 minutki do końca. Sprawdzam, czy jeszcze pojawiły się jakieś pytania do naszej sesji. Nie ma żadnych nowych pytań. Jakby co, to tak jak zawsze, jakby ktoś chciał bardzo iść szczegółowo, żeby mu opowiedzieć, wyjaśnić coś, jakieś wątpliwości dodatkowe, na mój prywatny mail p.szlaski@anegis.com lub dorwać mnie też gdzieś na LinkedInie. Bardzo chętnie porozmawiam, odpowiem. Jest warto, jest o czym. Urządzenie robi naprawdę duże wow i powiem szczerze, że podczas tworzenia tych webinariów również korzystaliśmy z niego często, ponieważ nie kłamałem na pierwszym webinarium. Pierwszy raz miałem styczność z tymi robotami i tak naprawdę kolega, który się nimi zajmował, prowadził mnie dokładnie krok po kroku, jak je składać przed przygotowaniem. Więc... Tak, potwierdzam. Dokładnie. Dobrze, to podziękujemy może Państwu. Ja dziękuję ze swojej strony. Przemku, dziękuję również Tobie. Dziękuję pięknie. I życzymy miłego dnia. Miłego dnia i pozdrawiamy. Do widzenia. Cześć.